Podstawą płynnej pracy w Sketchupie jest umiejętność poruszania się w przestrzeni programu. Prześledźmy teraz najważniejsze funkcje, których znajomość jest niezbędna do tego, aby swobodnie przemieszczać się w modelu. Podstawową i wspólną funkcją dla wielu programów graficznych jest możliwość przybliżania i oddalania się od modelu, która jest dostępna pod scrolem na myszce. W przypadku Sketchupa przybliżanie i oddalanie odbywa się względem pozycji kursora co oznacza, że chcąc zbliżyć się do części modelu znajdującej się po lewej stronie najeżdżam kursorem na element, do którego chcę się zbliżyć i scrolluję. Jeżeli w trakcie zbliżania stwierdzę, że chcę zbliżyć się do elementu znajdującego się obok wskazuję go kursorem i scrolluję. SketchUp zawsze będzie zbliżał do punktu, który wskazaliśmy kursorem. Przybliżanie i oddalanie w SketchUpie jest progresywne. Co to znaczy? Jeżeli najadę kursorem na element modelu, który znajduje się na pierwszym planie i wykonam jeden ruch scrollem do przodu i do tyłu, to przybliżanie-oddalanie będzie na zasadzie kilku-kilkudziesięciu centymetrów. Jeżeli mój kursor będzie znajdował się na obiekcie, który znajduje się w przestrzeni, który jest bardziej oddalony od oka kamery i wykonam ten sam ruch scrollem, to przybliżanie-oddalanie będzie zdecydowanie mocniejsze. Jeżeli już wiesz, jak zbliżać się i oddalać od modelu, to przejdźmy do tego, w jaki sposób kręcić się wokół modelu, w jaki sposób poruszać się w przestrzeni SketchUp'a. Narzędziem, które umożliwi nam to, jest orbita, dostępna w formie ikony, dostępna także pod skrótem klawiaturowym O oraz coś, z czego proponuję korzystać, dostępna pod środkowym przyciskiem myszy, czyli pod scrollem. Po wciśnięciu scrola i przytrzymaniu go Program aktywuje orbitę, i teraz przesuwając myszkę w prawo, w lewo, do góry, do dołu, mogę kręcić się wokół punktu, na którym znajdował się kursor, gdy aktywowałem ją. To znaczy, mogę najechać na obiekt znajdujący się na pierwszym planie, uruchomić orbitę i wtedy obracam się wokół obiektu na planie pierwszym, lub najechać kursorem na plan dalszy, aktywować orbitę i wtedy kręcę się wokół punktu. Na którym ta została aktywowana. Orbita daje możliwość obracania się wokół modelu, natomiast kolejną funkcją, która jest równie przydatna, jest łapka. Możemy ją aktywować na kilka sposobów: poprzez ikonę, przez skrót klawiaturowy H na klawiaturze, a także przez wciśnięty Shift w momencie, gdy aktywna jest orbita. To znaczy, Wciskam środkowy przycisk myszy, przez co aktywuję orbitę i mogę kręcić się wokół wybranego punktu w modelu. Natomiast w momencie, gdy wcisnę i przytrzymam shift, dodatkowo mogę przesuwać widokiem w prawo, w lewo, do góry, do dołu. Poruszając się w sketchupie, czy to za pomocą scrolla, czy orbity, czy wspomnianej przed momentem łapki, na pewno spotkasz się z sytuacją, kiedy to. Wylądujesz wewnątrz jakiejś geometrii, a chcesz wrócić do poprzedniej pozycji kamery. Taką możliwość daje ikona, która jest dostępna w dużym zestawie narzędzi. Duży zestaw narzędzi znajdziemy po kliknięciu w Widok, paski narzędzi i zaznaczeniu checkboxa przy Duży zestaw narzędzi. Teraz po lewej stronie, klikając w ikonę poprzedni, masz możliwość wrócenia do poprzedniej pozycji kamery. Ta ikona zapamiętuje do pięciu ostatnich widoków. Skrótem klawiaturowym, który bez wątpienia jest pomocny podczas pracy w modelu, jest Shift Z. Po jego wciśnięciu oko kamery cofa się na tyle, aby objąć cały twój model. Shift Z to. Ikona dostępna w dużym zestawie narzędzi pod nazwą Dopasuj do okna. Praca na skrótach klawiaturowych w przypadku poruszania się w sketchupie jest szalenie ważna. Przede wszystkim staraj się pracować orbitą oraz łapką przy użyciu wspomnianych skrótów, to znaczy wciśnięty środkowy przycisk myszy dla wywołania orbity oraz wciśnięty środkowy przycisk myszy i shift dla łapki. Opanowanie tych umiejętności w znacznym stopniu przyspieszy modelowanie.